Jak można nie lubić premiera Wielkiej Brytanii? Człowieka śmiesznego jak twoja wypłata! W czasach, kiedy świat ekonomicznie stoi, a Wielka Brytania leży, brytyjski premier idzie po tytuł sportowca roku. Ostatnio przewrócił się jak Ronaldo i odklepał jak Neymar. No więc jak można nie lubić premiera Wielkiej Brytanii? Faceta, który przez ostatnie 3 lata zamiast konkretów rzucał w ludzi bumerangiem żartów, niekompetencji i kłamstw. Podpisałem świetną umowę wyjścia z Unii, ale jeszcze jej nie czytałem. Musicie siedzieć w domach. Powiedziałem wy, a nie my. Musicie traktować tego wirusa poważnie. Róbcie co mówię, a nie co ja robię. No ale Anglia to specyficzny kraj, dzielnie walczący z Rosją o tytuł stanu umysłu. W lipcu na przykład przez 2 dni Brytole panikowały, bo temperatura wzrosła im do 37 stopni Celsjusza. Ci sami Brytole nigdy nie panikują, jadąc na 2-tygodniowe wakacje do Grecji, gdzie temperatura nie spada poniżej 40 stopni. No proste! Uprzejmie donoszę, że rok 2022 wszyscy zapamiętamy jako ten czas, kiedy premier rzuconego przez siebie bumeranga nie złapał i dostał nim w czoło. To znaczy, nie jeden raz już dostawał nim po łbie, ale zawsze się podnosił. Tym razem jednak oberwał tak mocno, że odklepał. Tłumacząc na język codzienny, po niecałych 3 latach kadencji Boris, premier, wreszcie skapitulował. Można powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii to już taka tradycja. Żaden z poprzednich 3 premierów nigdy nie wytrzymał swojej kadencji do końca i zawsze przed czasem odklepał. A wiecie, co rezygnacja Borisa Johnsona oznacza dla nas wszystkich? Absolutnie kurwa nic. Dobrze pani w pierwszym rzędzie słyszała. Nic! Zarówno w życiu pani, pana, pani i w moim niczego to nie zmienia. Odklepujący Borys oznacza tylko i wyłącznie chwilową wymianę nagłówków na pierwszych stronach gazet i nic więcej. Przyjmijcie zatem moje przeprosiny, wszystkie wy Norberty i Sebastiany, którzy kliknęliście w ten film. Na pewno chcieliście sprawdzić, czy teraz, kiedy Borys skapitulował, łatwiej będzie wam osiedlić. Nie będzie! No więc Borka publicznie ogłosił, że już niebawem, czyli dopiero 5 września ustąpi z urzędu premiera. Tym samym jest to najdłużej zasiedziany w parlamencie premier, który obiecał światu, że odejdzie, ale nigdzie nie odszedł. Coś jak alkoholik, który obiecał pobitej żonie, że któregoś dnia odstawi alkohol. Dzięki temu, że Borysowi tak trudno wyjść z własnego gabinetu, nasza uwaga przez najbliższe tygodnie nie będzie skupiała się na totalnej zapaści ekonomicznej tego kraju. Przez chwilę zapomnimy o 2-cyfrowej inflacji, która zżera ten kraj od korzenia. Oraz fakcie, że tanio to było 2 lata temu. Przez najbliższy czas nie będziemy mieli prawa narzekać na fakt, że cena paliwa w poszczególnych częściach kraju potrafi różnić się nawet o 35%. A ty dalej płacz, że to wszystko przez wojnę. Przez najbliższe tygodnie nie będzie istotny fakt, że dom taniej jest spalić niż ogrzać. Nie wolno nam teraz na nic narzekać, ponieważ w kraju są ważniejsze sprawy. Tematem numer 1 tych wakacji oraz nadchodzącej jesieni będzie dymisja premiera oraz szukanie jego następcy, którym i tak wiadomo, że zostanie Rishi Sunak. Ale poudawajmy, że jesteśmy wszyscy i jeszcze o tym nie wiemy. A sponsorem dzisiejszego programu jest Incogni, aplikacja, która nie tylko chroni wasze dane osobowe w sieci, ale dodatkowo pomaga wam wycofać je z miejsc, do których bez waszej wiedzy mogły się dostać. Wy tu sobie oglądacie konfiturę na YouTubie, a tymczasem gdzieś tam, za waszymi plecami, wasze dane osobowe sprzedawane są z firmy A do firmy B. Obawiam się, że wszystkim nam przytrafiła się w życiu sytuacja, w której na jakiejś stronie otworzyliśmy swój profil albo założyliśmy konto. I od tego momentu nasze skrzynki mailowe zaczął zalewać spam. Ja na przykład w tym tygodniu dostałem już 4 wiadomości typu: powiększ sobie drzwi do garażu. Dobra wiadomość jest taka, że macie pełne prawo zażądać usunięcia swoich danych z dowolnej biblioteki dowolnej firmy. Zła wiadomość jest taka, że tak naprawdę do końca nie wiecie, kto i gdzie trzyma obecnie wasze dane w kieszeni. Samodzielne wytropienie takich informacji zajęłoby wam spokojnie rok albo, mówiąc językiem lockdownów, nawet 14 dni. Wczoraj beztrosko porównywaliście sobie ceny ubezpieczenia samochodu, a dziś wasze numery telefonów, adresy zamieszkania, adresy mailowe, imiona drugiego kierowcy wesoło podawane są z jednej wirtualnej ręki do drugiej. Incogni automatycznie wyszuka wszystkich posiadaczy waszych danych osobowych, a następnie w waszym imieniu zażąda ich usunięcia. Po zainstalowaniu aplikacji i po wyrażeniu zgody na działanie w waszym imieniu nic więcej nie musicie robić. Żadnych procesów sądowych, żadnego "ale my mamy prawo przechowywać takie informacje", żadnych przepychanek. Wszystko dzieje się automatycznie. A w aplikacji na bieżąco możecie śledzić progres wyszukiwania i kasowania waszych danych z rynku. Link do aplikacji znajduje się w opisie do filmu. A pierwsze 100 osób, które w procesie rejestracji wbije hasło "zmywak", otrzyma 20% zniżkę na serwis. Po więcej informacji zapraszam do opisu. No więc od kilku tygodni tematem numer 1 w naszym cudownym kraju jest dymisja premiera. Dymisja, która nie rozwiązuje ani jednego aktualnie istniejącego problemu. Nadal jest kurewsko
tylko drogą. Nadal dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ta wyspa jest zwyczajnie, ekonomicznie nieatrakcyjna. Nadal jest tak, że fabryki pracują tylko i wyłącznie dlatego, że w czasach, kiedy Brexit zabił cały swobodny przepływ siły roboczej, wytrzaśnięto skądś całe armię Rumunów. Tak, ja też czasem zastanawiam się, skąd w dobie zamkniętych granic i zniszczonego międzynarodowego rynku pracy wszystkiego w tym kraju zaczyna brakować. Tylko Rumunów nie brakuje. Jak można nie lubić premiera Wielkiej Brytanii? Faceta tak śmiesznego jak mój zasiłek. Jak można cieszyć się z jego dymisji? Przecież historia tego, co Boris premier zrobił dla Wielkiej Brytanii, jest bardzo podobna do tego, jak Stanom Zjednoczonym od samego początku pomaga ich prezydent Biden. Obaj panowie dostali do rąk sprawnie działające, energetycznie niezależne kraje. Jak bardzo trzeba się było napracować, aby ekonomię tych obu kontynentów tak bardzo zatopić w gównie? Spoko, Joe to akurat mistrz iluzji. Czasem zdarza mu się uścisnąć dłoń kogoś, kto nie istnieje. No więc odchodzący małymi kroczkami Borys. Mówię małymi kroczkami, bo pomimo, że odszedł, to nie odszedł. Zostawia za sobą niemałe osiągnięcia dla tego kraju. 14 milionów osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Większą liczbę banków żywności niż restauracji McDonalda. Miliony osób ze znacznie pogorszonym zdrowiem psychicznym. No bywa, jak się człowiekowi na 2 lata zabiera prawa człowieka. Wzorowo sprzedany i prawidłowo rozprowadzony sok z gumi jagód. Ludzie go brali, bo był za darmo, a 2 łyki odblokowywały możliwość wyjazdu na wakacje. Borys pozostawia po sobie również największą od dekad inflację i wzrost cen. Brawo! Jak można nie lubić premiera Wielkiej Brytanii? A jeszcze 2,5 roku temu połowa wyspy tak bardzo kochała Borysa za fakt, że doprowadził Brexit do tak zwanego końca. Mówię tak zwanego końca, bo trudno nazwać ten moment, w którym aktualnie się znajdujemy, jakimkolwiek końcem. Nadal na przykład nie wiadomo, gdzie w tym wszystkim leży północna Irlandia. Znaczy, geograficznie to wiadomo, gdzie ona leży. No, leży tam, gdzie zawsze leżała. Ale czy nadal jest częścią wielkiego rynku Unii Europejskiej? A może w 100% znajduje się pod skrzydłami Wielkiej Brytanii? A może kurwa nie jest ani tu, ani tu? No, mija 6. rok od referendum i 2. rok od podpisania umowy. I nadal niczego nie wiadomo. Umowa Brexitu w ogóle została skonstruowana tak, jak szkolny tomik poezji. Czytasz o porozumieniu irlandzkim i co chwilę zadajesz pytanie. Co autor miał na myśli? No więc gdzie jest w tym wszystkim Irlandia Północna? Być może okaże się to w momencie, w którym Irlandczycy wkurwią się na fakt, że pomimo bycia częścią Wielkiej Brytanii, wszystkie towary płynące ze Szkocji, Anglii i z Walii poddawane są długiej i bolesnej kontroli celnej. Podpisana przez Borysa umowa Brexitu mówi o tym bardzo klarownie. Północna Irlandia po Brexicie w Unii Europejskiej jest i nie jest. Do it! And don't do it. Tak więc towary, które swobodnie i szybko podróżują pomiędzy Anglią, Szkocją i Walią, do Irlandii Północnej przypływają z ogromnymi opóźnieniami. Dzieje się tak dlatego, że Północna Irlandia w Unii Europejskiej nadal jest. I nie jest. No i przez to wszystkie towary z wysp potrzebują oddzielnych umów celnych oraz pozwoleń. Dzięki temu, że Borys dobrze przeczytał umowę, zanim ją podpisał, mamy teraz sytuację jak w klasycznym czeskim filmie. W czeskim filmie wysyłacie paczkę z Warszawy do Krakowa, a ta zamiast po prostu tam dojechać, przechodzi po drodze kontrolę celną, kontrolę podatkową. Kierowca wiozący waszą paczkę musi okazać stosowne certyfikaty. No i w rezultacie towar pojawia się w Krakowie nie tego samego dnia, ale po 2 tygodniach. No więc wy tam w Polsce taką sytuację nazwiecie żartem. A my tu w Wielkiej Brytanii taką sytuację nazywamy po prostu codziennością. Odklepujący właśnie Boris Johnson uważa, że umowa, którą podpisał, jest dobra dla wszystkich. To uczta, przy której naje się każdy. Pod warunkiem, że lubisz zapychać sobie gębę odchodami. Najgłośniej narzekają właściciele sklepów w Irlandii Północnej. Właściciele, którzy na towary sprowadzane z reszty Wielkiej Brytanii czekają czasami tak długo, że dostają je już po dacie ważności. Ale spokojnie, Boris, który właśnie odchodzi, nigdy nie podpisałby czegoś, czego nie przeczytał. To jest gość, który jako głowa państwa wszystko sprawdza po 1000 razy. Do wszystkiego podchodzi bardzo profesjonalnie przygotowany. Nie wierzycie mi? No mi nie musicie wierzyć. Przed wami człowiek, który załatwił nam wszystkim godny Brexit. Popatrzcie na jego występ podczas brytyjskiego forum biznesowego. Profesjonalizm, bardzo dobre przygotowanie do tematu, idealnie ułożone przemówienie, wyraźnie nakreślone założenia, rozpisane w czytelnych notatkach. Mówi się, że jeśli Brytyjczyk ma w głowie totalną pustkę, to zawsze może liczyć na 2 tematy. Zawsze może poruszyć temat pogody albo świnki Peppy. Szczęśliwie na forum biznesowym nic takiego nie miało miejsca. As we all must. To Peppa Pig World.
And if you've been to Peppa Pig World, who's been to Pans? I've been to, who's been to Peppa Pig World. Jeśli w komentarzach pod filmami piszecie mi, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to był naprawdę super pomysł, to wiedzcie, że sami Brytyjczycy również tak uważają. Tylko niespecjalnie wiedzą dlaczego i w sumie to nie rozumieją, dlaczego Brexit nie działa. Na szczęście zawsze mieliśmy w tym kraju główno dowodzącego Borysa. Człowieka, który udowadnia, że jeśli tylko potrafisz wydawać z siebie jakiekolwiek dźwięki, to możesz rządzić dowolnym krajem. Borysa, a więc gościa, który nie tylko nigdy do końca nie ogarnął, jak działa ten cholerny szampon i grzebień, ale dodatkowo człowieka, który w 2020 roku musiał zmierzyć się z czymś, co WHO kazało nam wszystkim nazywać pandemią. No więc Borys, doskonale wiedząc, że po Brexicie ten kraj zmierza w kierunku ekonomicznej dupy, miał w obliczu ataku kaszlu tak naprawdę dwa wyjścia. Mógł na przykład wzorem Szwecji podejść do tematu po ludzku. W końcu nie jesteśmy zwierzętami cyrkowymi, żeby trzymać nas w klatkach i okazjonalnie wypuszczać na karmienie. Mógł też wzorem reszty świata totalnie odkleić się od rzeczywistości i zrobić nam z dupy jesień średniowiecza. A ponieważ w polityce, podobnie jak w życiu, Borys zawsze kogoś dymał, a potem uciekał, to w tym wypadku również wybrał bramkę numer 3. Pozbawić społeczeństwo praw człowieka na okres 2 lat, a samemu korzystać w tym czasie z życia tak, jakby nigdy nic się nie stało. Trudno mu się dziwić, w końcu robi tak każdy człowiek, który doskonale wie, że nic mu nie grozi. No więc nie rozumiem, za co ten cały hejt na biednego Borysa premiera. Jeśli jego 56. urodziny wypadały akurat w głębokim lockdownie, to organizował 56. urodziny na 40 osób w głębokim lockdownie, kurwa jego mać. Że co? Że królowa w tym czasie samotnie żegnała zmarłego męża? Robiła to, bo Borys wyraźnie zaznaczył, że nie wolno spotykać się z rodziną ani ze znajomymi. Od kiedy Borysa obchodzili jacykolwiek ludzie? Co z tego, że każdy siedział w domu i izolował się od pozostałych? Borys nie jest każdy. Pytanie do was, drodzy doktorzy, lekarze, pielęgniarki i farmaceuci. Swoją drogą, bardzo lubię w tym programie zadawać wam pytania. Powiedzcie mi teraz, w jaki sposób skutecznie w ciągu jednego dnia zakończyć całą światową pandemię? Wojną na Ukrainie! Też, ale czym jeszcze? Nie ma skutecznego leku na pandemię, który w jeden dzień zatrzyma... W Wielkiej Brytanii wielką światową pandemię leczymy publikacją zdjęć z rządowych imprez. Uwaga, podaję przepis, być może przyda się również w przyszłości w waszym kraju. Pierwszego dnia publicznie pokazujesz zdjęcia wesołego premiera bawiącego się z 30 innymi członkami rządu w głębokim lockdownie. And that's why we've been asking people to stay at home during this pandemic. Drugiego dnia pozwalasz rozwścieczonemu tłumowi złowieszczo falować i krzyczeć. Natomiast trzeciego dnia obserwujesz, jak premier, ratując swoją nieuczesaną głowę, ogłasza znoszenie restrykcji krok po kroku. First, we will remove all remaining domestic restrictions in law. Szczepionką! Tak, kurwa, truskawkami. Słyszeliście w ogóle, że polio również nieśmiało próbuje ostatnio wrócić na wyspy? Próbuje, tylko wybrało bardzo zły moment. W dobie wojny na Ukrainie polio w mediach nie zrobiło większej kariery. No dobrze, ale uszanujmy może tego człowieka jakimś poważnym przemówieniem. To jest Boris Johnson. Borys ogłosił krajowy lockdown i pozamykał wszystkich w domach. Borys zorganizował w tym czasie tajną imprezę urodzinową na 40 osób i robił na niej tysiące zdjęć. But gatherings will be dispersed. Nie bądź jak Borys. Nie rób zdjęć sytuacjom, które chcesz schować przed światem. Pamiętaj, drogi fotografie, zdjęcia oglądają zawsze przynajmniej 2 osoby. Osobiście byłem śmiertelnie przekonany, że imprezujący w lockdownie Borys nie wytrzyma nagonki ze strony śmiertelnie wkurwionego społeczeństwa. Nawet takiego społeczeństwa jak brytyjskie, gdzie dwulicowość jest równie naturalna jak oddychanie, gdzie mówienie jednej rzeczy, ale robienie zupełnie innej rzeczy jest w tym narodzie tak oczywiste i tak doceniane jak pierdzenie i bekanie. Borysowi niespecjalnie pomógł fakt, że zaraz po wypłynięciu tego skandalu szybciutko pościągnął nam z buzi maski, a następnie wycofał wszystkie te niedorzeczne obostrzenia. Nawet dla takiego narodu jak brytyjski, bawiący się w ciężkim lockdownie, premier był czymś o jedno przegięcie za dużo. W obliczu skandalu Borka jednak nie poddawał się i dzielnie walczył z ludźmi, którzy wcześniej wybrali go na premiera. Był tak bardzo odklejony od rzeczywistości i tak bardzo zdystansowany od zarzutów, które mu się stawiało, że kiedy publicznie pokazano mu zdjęcia, na których bawił się razem z kolegami z rządu i mówiono do niego, patrz Borys, to ty! To ten twierdził, że nikt nie powiedział mu, że to była impreza. A kiedy udowodniono mu, że to jednak była impreza, bo ten kieliszek w ręku zdecydowanie nie wygląda jak mikrofon, Borys zarządził specjalne śledztwo mające na celu ustalenie, czy on to on. No bo czasami patrzysz na siebie na zdjęciu i nie wiesz, czy ty to ty. A jak w trakcie śledztwa wyszło, że on to jednak on i wszystkie wymówki, z których mógł skorzystać, skończyły się, to na szczęście dla niego samego na Ukrainie wybuchła wojna i społeczeństwo UK-a dostało temat zastępczy. Nasz dzielny wódz wreszcie odetchnął. Co prawda była jakaś tam wojna i jacyś ludzie tam ginęli, ale od kiedy obchodzą go ludzie? Nagle cała Wielka Brytania przestała mówić o chujowości Borysa Johnsona. Teraz to każdy był zajęty malowaniem na chodniku żółto-niebieskich prostokątów. Każdy był teraz
internetowym ekspertem od działań militarnych na Bliskim Wschodzie. Rzucający swoimi majtkami i krawatem podczas imprezy w lockdownie Borys nikogo już nie obchodził. Można powiedzieć, że wszystko, co Borka musiał teraz zrobić, aby ocalić swoją karierę, to zwinąć się w kulkę, przestać się udzielać i poczekać, aż gówno przyschnie. Ale nie! Nawet w czasach, w których dosłownie każdy na świecie myślał, jak zrobić, aby jego żółto-niebieska flaga była jak najbardziej widoczna w social media, Borka i tak znalazł sposób, jak wypłynąć z toalety niczym źle spłukany dzień poprzedni. Widzicie, Borysowi zdarzyło się w swoim życiu odpierdolić kilka czerstwych akcji. Zawsze jednak wychodził z nich na miękko. Najlepszymi z jego wszystkich wymówek okazały się zawsze te najprostsze. Nie wiedziałem. Zapomniałem. Najwyraźniej przeoczyłem. Nie mówili mi, że to impreza. To, że Borys ignorował całkiem sporo, między innymi własne zasady walki z pandemią, to już klasyk. To, że złapany na gorącym uczynku nigdy nie użył słowa przepraszam. A jeśli już użył, to znaczyło ono coś kompletnie innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. To także klasyk. Co go kurwa obchodzą ludzie? Jednak w lutym 2022 roku Borys doszedł do wniosku, że dawno już czegoś grubszego kalibru nie odpierdolił. I w związku z tym dobrym pomysłem będzie przydzielenie jednego z ważniejszych urzędów we własnym gabinecie osobie chorej psychicznie. I tak oto dochodzimy do ostatniej fantastycznej decyzji w karierze premiera. Decyzji o nazwie Krzysio Pinczer. Krzysio to facet, którego Borys w lutym tego roku mianował na stanowisko whipa. To taka osoba, która odpowiada m.in. za dyscyplinę podczas partyjnych głosowań. Robota jak robota, ale bardzo szybko okazało się, że Krzysiu poza nią miał też bardzo liczne hobby. Lubił na przykład po godzinach chodzić i łapać pokemony. Lubił zbierać motyle. Lubił w godzinach pracy seksualnie molestować kolegów z pracy. Lubił szybkie samochody. A wy co lubicie robić w czasie wolnym od pracy? Po raz pierwszy Krzysiowi Pinczerowi zdarzyło się potknąć, stracić równowagę i niefortunnie złapać za męskiego członka w roku 2017. Wybuchła wtedy wielka afera, a Krzysiu omal nie stracił swojego stanowiska w rządzie. Szczęśliwie przeprosił, no nic się nie stało. Krzyś schował rączki do kieszeni i dalej pracował w brytyjskim rządzie. Jaki kraj, taki rząd. Jednak w czerwcu tego roku, już po awansie i już na nowym stanowisku, biedny Krzysiu znowu miał wypadek. Wredny los chciał, że Krzysiu znowu się potknął, niefortunnie stracił równowagę i ponownie musiał łapać się za członka kolegi z partii. No i tym razem zwykłe przepraszam, już nie wystarczyło. Tym razem wszyscy ministrowie jak jeden pobiegli do Borysa z pytaniem: kogoś ty kurwa zatrudnił? Facet odpowiedzialny za partyjną dyscyplinę pindola nie umie trzymać w spodniach. Ale szanownie panujący nam premier nie urodził się wczoraj i już miał gotową wymówkę. Nie uwierzycie jaką. On tam, awansując Krzysia Pinczera, nie znał kompletnie jego przeszłości. On tam nigdy nie słyszał, żeby Krzysiu miał jakieś problemy z utratą równowagi i łapaniu się za gałęzie. Tym razem jednak, na nieszczęście Borysa, przeprowadzono w tej sprawie konkretne śledztwo. Śledztwo, w trakcie którego okazało się, że Borys doskonale znał przeszłość Krzysia. Mało tego, raporty o jego przeszłości regularnie lądowały na jego biurku. Gdyby premier naprawdę nie wiedział, kogo zatrudnia, to by oznaczało, że brakuje mu kompetencji. Natomiast gdyby premier wiedział, że Krzysiu ma problemy z utratą równowagi i co chwilę musi złapać się za wystające elementy spodni, ale nikomu o tym nie powiedział, to by oznaczało, że sam premier ma problemy z uczciwością oraz notorycznym kłamaniem. Borys i kłamstwo to słowa, które totalnie nie idą w parze. Premier przez całą swoją kadencję jedynie robi ludzi w chuja, to wszystko. Sprawa tym razem zrobiła się na tyle ciężka, że Borys pobił w swojej karierze kolejny rekord. 70% jego wyborców i połowa partii, której jest liderem, domagali się, aby oddał wreszcie piórnik, odłożył wszystkie kredki i zwyczajnie wyszedł na ulicę. Roztrzepanemu Borce zaczął się wreszcie sypać rząd. Swoje swoje wypowiedzenia z pracy jako pierwsi złożyli minister zdrowia i minister finansów, obaj tego samego dnia, a razem z nimi prawie 50 innych pracowników rządu. Jego własni ludzie zaczęli hurtowo rezygnować z pracy, ponieważ zachowanie premiera uznawali za nieetyczne. Patrząc na to wszystko, myślałem, że wybuchnę śmiechem. Osoby, które wraz z Borysem bawiły się na kilkunastu imprezach w trakcie głębokiego lockdownu, teraz hurtowo odchodzą z pracy, bo coś wydaje się niemoralne. Ale spoko, to jest Anglia. Tutaj jedynie kodeks karny powstrzymuje premiera przed byciem w 100% sobą. 5 września poznamy nowego premiera Wielkiej Brytanii i będziemy bardzo zaskoczeni, że zostanie nim Rishi Sunak. To taki gość, który jeszcze do niedawna był ministrem finansów i popodnosił nam wszystkie podatki. Na szczęście jako przyszły premier zapowiada walkę z podniesionymi podatkami. Rishi to taki gość, który niedawno publicznie przyznał, że tak naprawdę to nigdy nie rozważał kandydowania na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. I twierdziłby tak pewnie dalej, gdyby nie odkryto, że w grudniu 2021 roku otworzył stronę internetową. Stronę o nazwie
Ready for Rishi! Tak, tak, już w grudniu zeszłego roku Rishi planował zostać premierem. Czego nie rozumiecie? Jeśli facet publicznie deklaruje w roku 2022, że nigdy nie planował zastąpić Borisa Johnsona na jego stanowisku, to logicznym jest, że już w 2021 roku miał gotową stronę internetową z kampanią wyborczą. Pamiętacie tą fotkę, na której Boris imprezuje razem z kolegami z rządu podczas lockdownu? Tą fotkę, która wkurzyła swego czasu chyba każdego fizycznie istniejącego mieszkańca Wysp. No więc tą fotkę zbadano dokładnie. Kąt, pod którym zrobiono to zdjęcie, wyraźnie sugeruje, że wykonano je z gabinetu Ryśka. No a po co Rysiek robi zdjęcia premierowi, którego w przyszłości wcale nie planuje zastąpić? Ja nie wiem. Aha, Rysiu, a zwłaszcza jego żona, to bardzo zamożni ludzie. I w tym roku okazało się, że chyba nawet wiadomo dlaczego. No bo ostatnio okazało się, że żona Rysia, która tak naprawdę całe życie mieszka w Wielkiej Brytanii i wszystkie swoje biznesy również prowadzi w Wielkiej Brytanii, w urzędzie skarbowym nadal zarejestrowana jest jako obywatelka Indii i to właśnie tam płaci wszystkie podatki. Z jednej strony minister finansów, a więc wtedy jeszcze Rysiek, krzyczał, że rządowa sakiewka jest pusta i dlatego podnosimy podatki. Z drugiej strony jego własna żona nie zapłaciła nawet pensa. Czy to było zgodne z prawem? No jak najbardziej. Natomiast czy było moralne i etycznie fair wobec wszystkich pracujących w tym kraju ludzi? A kogo kurwa obchodzą ludzie? Ja tam osobiście uwielbiam cięty żart nowego premiera Wielkiej Brytanii. To znaczy dziś oficjalnie jeszcze nie wiadomo, czy tym premierem zostanie. Podczas któregoś wywiadu młody Rysiu chwalił się, jakich to osób on w życiu nie zna. Natomiast na koniec musiał obowiązkowo dodać: znam też wiele osób z klasy robotniczej. Znaczy nie, z klasy robotniczej nie znam nikogo. I have friends who are aristocrats, I have friends who are upper class, I have friends who are... You know, working class, but I'm not working class. No! Klasa robotnicza to ci, których dieta składa się w 90% z biedy? To ci, co nie trzymają pieniędzy na koncie ani w gotówce, tylko w pamięci? Wielka Brytania jest dzisiaj w takim położeniu, w którym nie chcemy ani starego premiera, ani nowego. Na nowego premiera czekamy tak jak na nową falę pandemii. Jednego klauna zamieniamy na drugiego. Na pewno zadacie pytanie, a dlaczego z góry zakładasz, że nowy premier będzie chujowy? No więc to się w fachowym słownictwie nazywa oszczędność czasu. Już nawet mniejsza z tym, że facet, który jeszcze do niedawna miał ksywkę Dishi Rishi, a więc w skrócie Ciacho, teraz ma pseudonim Fishy Rishi. Czyli kurwa, co jest nim nie tego. Ale to wszystko nieważne, bo ja na koniec życzyłbym sobie już tylko jednego. Hasta la vista, baby! Nie chcę jeszcze jednego żartu z ust Borisa Johnsona. Tych przez ostatnie 3 lata miałem potąd. Hasta la vista, baby! No więc chciałbym, aby wszyscy rządzący chociaż przez jeden dzień żyli w świecie, który nam stworzyli. Hej patroni, dziękuję za wszystkie wasze przelewy. Dzięki temu na tym kanale nadal bez obaw możemy wyśmiewać politykę, a także wszystkich waginosceptyków. Dzięki wam to nie Borys, ale ja mam jedną z najlepszych prac na świecie. Bo kiedy Borys wykonuje jedną z najlepszych prac na świecie, to zawsze kończy się ona strajkiem kolejarzy, dwucyfrową inflacją, wkurwioną Irlandią, rozdawaniem pieniędzy za darmo i wywalaniem pieniędzy na transport ludzi do Ugandy, który tak naprawdę nigdy się nie odbył. Największe podziękowania w tym tygodniu lecą do szefów Benefitu. Na liście tych szefów znajdują się Adam Pietura, Dominik Sistowaris, Jarosław Góra, Anna Jakubowicz, Grzegorz Włodarczyk, Paweł Gruca, Paweł Kozłowski, Kamil Kruk, Krzysztof Bryja i Dawid Kędzior. Specjalnie dla was, lewoskrętna myśl tygodnia, kiedy samozatrudniony właściciel firmy uderza głową w biurko i krzyczy: jestem debilem, jestem debilem. To zgodnie z dzisiejszą nowomową możecie go pozwać o mobbing u samozatrudnionego. Do następnego!